Jakie miasto jest stolicą Śląska? I nie, nie chodzi tutaj mi o województwo śląskie, ponieważ to są dwie zupełnie inne rzeczy. Ponieważ gdy mówimy o Śląsku, to mówimy o pewnej krainie historycznej, która leży w Europie Środkowej i która leży nie tylko w Polsce, ale też częściowo w Czechach oraz w Niemczech. Więc tutaj nie mówimy o Katowicach. One nawet nie są stolicą Górnego Śląska. One są stolicą, ale województwa śląskiego. I gdy mówimy o tym Śląsku, który jest regionem historycznym, to stolicą Śląska jest Wrocław. Historyczną stolicą Śląska jest Wrocław. No więc wiele osób jest zaskoczonych, gdy się dowie, że stolicą Śląska jest Wrocław, a nie Katowice. No niestety nadal mylimy województwo śląskie z Śląskiem jako krainą historyczną. I tutaj, jeśli chodzi o Górny Śląsk, czyli ten położony na mapie poniżej, który znajduje się na terenie województwa śląskiego i opolskiego, to tutaj nadal Katowice nie są stolicą tego Górnego Śląska, tylko tą stolicą jest Opole. No, można powiedzieć, że niektórzy by się z tym stwierdzeniem troszkę kłócili, ale z reguły uważa się, że stolicą Górnego Śląska jest Opole. I oczywiście tutaj, gdy mówimy o Górnym Śląsku, to Górny Śląsk też leży częściowo w większości w Polsce, ale troszkę też w Czechach. Ponieważ tutaj mamy Cieszyn, tutaj mamy Opawę i inne miejscowości, które leżą na granicy polsko-czeskiej albo też już zupełnie w Czechach. Współcześnie takie miasta jak Katowice, Gliwice, Zabrze, Rybnik są tymi głównymi miastami, jeśli chodzi o Górny Śląsk. Jednak historycznie mówimy o Opolu, o Raciborzu, o Cieszynie, o Prudniku. Tutaj należy o tym pamiętać. Natomiast gdy mówimy o Dolnym Śląsku, to tutaj oczywiście już stolicą jest Wrocław. Nie powiedziałem, ale oczywiście właśnie Śląsk dzieli się na Dolny, ten, który na mapie znajduje się wyżej, oraz na Śląsk Górny, ten, który na mapie znajduje się poniżej. I tutaj, gdy mówimy o Dolnym Śląsku, to właśnie on zajmuje teren Czech, Polski i częściowo Niemiec. I tu mamy oczywiście tą główną stolicę, stolicę całego Śląska jako krainy historycznej, czyli mamy tutaj Wrocław. I nadal wiele osób jest zaskoczonych, dlaczego Śląsk to nie województwo śląskie, że województwo śląskie to tylko pewien element, część tego Śląska i do tego niecałe województwo śląskie to oczywiście Śląsk jako kraina historyczna, no ale tak po prostu jest. Ci, którzy tworzą województwa, tworzyli województwa, no im przyświecały zupełnie inne cele niż tym, którzy patrzą na tego typu krainy. Jeśli patrzą na tego typu krainy niż ci, którzy patrzą tutaj pod względem historycznym. Więc stolicą Śląska jest Wrocław. I oczywiście Wrocław jest stolicą Dolnego Śląska, natomiast stolicą Górnego Śląska, no z reguły mówi się, że jest to Opole. I Śląsk to nie województwo śląskie, województwo śląskie jest tylko częścią Śląska jako krainy historycznej. Witam, dawno mnie nie było w takiej scenerii, chociaż tutaj troszkę można by ją poprawić. Nawet odszukałem moją starą koszulę, w której występowałem lata temu na tym kanale. No ale oczywiście niektóre rzeczy warto robić, kiedy widać daną osobę. A tutaj zaproszę Was do zasubskrybowania tego kanału, oceniania materiałów, które oglądacie, do komentowania pod tymi materiałami, do polecania tych materiałów, czy to na swoich mediach społecznościowych, czy też swoim znajomym. Tak, żeby ten kanał mógł dalej się rozwijać, tak, żeby ten rozwój mógł nadal być taki, jaki jest. No, niektórzy powiedzą, jest dosyć słaby, ale w mojej opinii jest bardzo fajnie. Fajnie, gdy mówi się o tym, co człowieka interesuje i są ludzie, którzy to oglądają i potrafią to docenić. Więc tradycyjnie, nie na koniec, ale w połowie materiału zapraszam do zasubskrybowania, ocenienia, skomentowania, polecenia. Na inne kanały linki znajdują się w opisie. No i dalej kontynuujmy ten bardzo ciekawy temat tej stolicy Śląska.
ale nie będę tu powtarzał nawet z moją twarzą, nie mylmy Śląska jako krainy historycznej z województwem śląskim. Więc mówimy dalej z lepszym mikrofonem. No i głównie ten Śląsk jest na terenie Polski, ale też obejmuje obszary Czech i częściowo Niemiec. Mam nadzieję, że komuś przybliżyłem i kolejnym razem, gdy pomyślisz o Katowicach, to pamiętaj, że mówisz o stolicy, ale województwa śląskiego, a nie Śląska, ani nawet Górnego Śląska. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.